proces karny przechodzi istotną reformę. Odmienny sposób dowodzenia, a zarazem najszersza od wielu lat modyfikacja przepisów zmotywowały nas do ich przybliżenia w szczególnej formie, w formie filmowej rekonstrukcji rozprawy. Pomysł zrodził się w trakcie szkolenia zawodowego przeprowadzonego w naszej izbie przez pana profesora Pawła Wilińskiego. Niełatwego zadania przygotowania scenariusza podjęła się jedna z naszych najmłodszych koleżanek, pani mecenas Izabela Kosierb. Szczególną wartością jest odpowiedź na apel bydgoskich adwokatów, środowisk sędziów i prokuratorów, którzy obok nas, adwokatów, aplikantów adwokackich, występują w tym filmie. Takie wspólne przedsięwzięcie ma istotne znaczenie dla podnoszenia poziomu i jednolitości wymiaru sprawiedliwości. To w istocie głównie troska naszych środowisk o traktowanie obywatela z szacunkiem i odpowiedzialnością. Priorytetem dla adwokatury są dzisiaj jej wizerunek i edukacja. Wydaje się, że proponowany projekt łączy w sobie te dwa cele, a nam, prawnikom, pomoże odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Wprowadzone 1 lipca 2015 roku zmiany do kodeksu postępowania karnego oznaczają dość istotną zmianę, ewolucję procesu karnego w Polsce. Prace nad tą reformą rozpoczęły się już w 2009 roku, kiedy to Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego powołała zespół procesowy kierowany przez sędziego Sądu Najwyższego profesora Piotra Hofmańskiego. Zadaniem tego zespołu było przygotowanie zmian, które miały zmierzać w kierunku eliminacji jego podstawowych wad procesu karnego, czyli przewlekłości, zbędnego dublowania czynności procesowych na etapie postępowania przedsądowego i sądowego, eliminację tych wszystkich zbędnych czynności procesowych, które nie prowadzą do zwiększenia jego efektywności czy gwarancyjności, a są tylko przykładem fikcyjnego działania. Ale też istotnym elementem tych zmian była chęć rozszerzenia tych instytucji procesowych, które od kilkunastu już lat bardzo dobrze funkcjonują w procesie karnym. Stąd tak naprawdę całą tą reformę można byłoby określić dwoma hasłami. Po pierwsze, rozszerzenie konsensualizmu procesowego i po drugie, zmiana filozofii kontradyktoryjności postępowania sądowego. Jeśli chodzi o ten pierwszy etap, czyli konsensualizm procesowy, to niewątpliwie zmiany są bardzo gruntowne i polegają one na rozszerzeniu możliwości stosowania trybów konsensualnych. Jeśli zważymy, że dzisiaj w trybach konsensualnych, czy do 1 lipca rozstrzyganych było mniej więcej 60% spraw karnych, w których wpływały akty oskarżenia, tak, po 1 lipca prawdopodobnie będzie to co najmniej 80% spraw karnych. Oznacza to istotną ewolucję i rozszerzenie instytucji skazania bez rozprawy, dobrowolnego poddania się karze, ale także nowych instytucji procesowych, jak wniosku z 338a składanego przez samego oskarżonego już po wpłynięciu aktu oskarżenia. Natomiast jeśli mielibyśmy powiedzieć o drugim haśle, zjawisku, czy tym, z czym się ta reforma kojarzy, czyli kontradyktoryjności, to po pierwsze musimy ją zawsze odnosić do tej proporcji, o której mówiliśmy przed chwilą. A zatem
kontradyktoryjność rozprawy, która wzbudza tyle zainteresowania, czasem niepokoju, czasem odbierana jest jako ogromna szansa, czasem jako wyzwania, czasem też przez niektórych jako zagrożenie. Ta cała kontradyktoryjność, która ma się realizować w trakcie rozprawy przed sądem pierwszej i drugiej instancji, to tak naprawdę tylko co najwyżej 20% wszystkich spraw karnych. Zatem te wszystkie obawy związane z tym, jak realizować obowiązki procesowe po zmianach, czy obrońca, oskarżyciel, pozostali pełnomocnicy, uczestnicy procesowi poradzą sobie w tych warunkach przejęcia odpowiedzialności za wynik procesu, muszą być odnoszone do tych założeń. Dzień dobry Państwu. W dniu dzisiejszym rozpoznamy sprawę przeciwko panu oskarżonemu Ryszardowi Malinowskiemu, który stoi pod zarzutem z artykułu 177 paragraf 2 KK w związku z artykułem 178 KK. Ustalimy najpierw, kto stawił nam się w dniu dzisiejszym na rozprawę. Jest pan oskarżony, prawda? Pan Ryszard Malinowski wraz z obrońcą z urzędu, pan adwokat Karol Weban. Dziękuję. Jest pani oskarżyciel publiczna, prokurator prokuratury rejonowej Bydgoszczy, rejonowej Północ. Witamy. Jest oskarżyciel posiłkowy, pan Andrzej Markiewicz i pani pełnomocnik, pani mecenas Anna Lewandowska. Dzień dobry. Osobiście. I teraz tak, jeśli chodzi o świadków, czy pani Agata Buczkowska? Jest pani. Pani Sylwia Pankowska? Jest. Pan Andrzej Piotrowski? Jest. I pan Jan Kowalski? Dobrze, czyli świadków mamy tutaj wszystkich wnioskowanych. I teraz tak, wnioskowani są również do przesłuchania na rozprawie. Dzisiaj biegli. Biegły z zakresu medycyny sądowej jest pani. Biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych, biegły sądowy jest pani. Biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych, jest to opinia prywatna, pani Martyna Wycinek jest. I mamy tutaj biegłych psychiatrów i w tym biegłego również psychologa, prawda? Tak, czyli mamy wszystkich, którzy byli wezwani dzisiaj przez sąd na rozprawę. W tej sytuacji zarządzam opuszczenie sali rozpraw przez świadków. Państwo chwilę poczekacie na korytarzu, będziecie po kolei wzywani na rozprawę, żebyśmy mogli z Państwem tutaj porozmawiać.